Cześć wszystkim. Mamy niedzielę, godzinę 19, więc zaczynamy dla Was kolejną transmisję na żywo. Witamy Was w stacji Ateizm i dzisiaj gościć Was będę ja, a razem ze mną prowadzić transmisję będzie Impaktor. Zdrowia, ponownie. Więc może przejdziemy do kwestii organizacyjnych. Na początku sezonu Gosia podała Wam ogólne informacje o zmianach i modernizacjach w stacji Ateizm. Jako dyrektor techniczny stacji Ateizm mogę podzielić się z Wami kilkoma szczegółami na temat owych zmian w aspekcie technologii. Więc po pierwsze, przenieśliśmy się z mało wydajnych serwerów hostingowych i usługowych na serwery znacznie lepiej odpowiadające potrzebom prężnie rozwijającej się inicjatywy, jaką jest stacja Ateizm. Po drugie, zawarliśmy umowy wsparcia NGO z Google, Slack Technologies i kilkoma innymi firmami, które udostępniły nam swoje usługi albo za darmo, albo po obniżonych kosztach. Przeprowadziliśmy również zebranie i katalogowanie oraz centralizację archiwum i materiałów na serwerze Big Data. Po czwarte, rozbudowaliśmy infrastrukturę kopii zapasowych, która jest bardzo istotna w organizacjach, które traktują się poważnie, szczególnie w aspekcie technologicznym. Nie chcielibyśmy przecież stracić całego archiwum naszych odcinków, które są jednym z itemów, które backupujemy. Wprowadziliśmy i cały czas udoskonalamy nową centralę telefoniczną. Daje ona nam o wiele szersze możliwości niż rozwiązania stosowane do tej pory. Już dziś możecie ją przetestować, dzwoniąc do nas w trakcie programu, ale co ciekawe, również poza programem. I zachęcam również Was do zachęcenia do tego osoby, które znacie, szczególnie osoby wierzące, które uważają, że mają dobre powody do wierzenia w Boga. No i kolejnym punktem update'ów jest nasza strona główna, stacja-ateizm.pl. która odżyła i cały czas jest uaktualniana o nowe informacje. Możecie tam zapoznać się ze składem ekipy stacji. Większość osób wkładających swoje wysiłki w rozwój stacji i działanie stacji pewnie ich nie znacie, a szkoda, bo to są te osoby, które wkładają w to dużo pracy. Więc możecie je tam poznać, również osoby, które stoją za realizacją odcinków. Okej. Więc tak, stacja jest inicjatywą wolontaryjną i mimo, że wielu z nas wkłada w pracę nad stacją po wiele godzin tygodniowo, nikt z nas nie otrzymuje za udział w niej żadnego wynagrodzenia i nikt z nas tego nie oczekuje. Jednak prowadzenie stacji Ateizm generuje spore koszty. Koszty te wiążą się między innymi z innowacjami technicznymi i sprzętowymi, miesięcznymi opłatami serwerowymi, abonamentami umożliwiającymi streaming na YouTube, konsultacje prawnicze i fiskalne, rachunki za energię, koszty bankowe, koszty księgowe i wiele, wiele innych, a to jedynie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stacji. Natomiast mamy plany dalszego rozwoju, wprowadzenia nowych inicjatyw, m.in. kampanii reklamowych oraz merchandise, typu koszulki, naklejki, ramki na tablice rejestracyjne związane ze stacją i szerzeniem racjonalnego myślenia. Stacja utrzymuje się praktycznie wyłącznie ze wsparcia finansowego udzielanego przez Was, naszych widzów. Jesteśmy fantastycznie wdzięczni naszym obecnym patronom, którzy wspierają i wspierali nas do tej pory. Niemniej, aby móc nadal funkcjonować oraz dalej się dla Was rozwijać, potrzebujemy tego wsparcia jeszcze więcej. Jeżeli więc zależy Ci na naszej działalności oraz jesteś w sytuacji umożliwiającej wsparcie nas finansowo, na jakimkolwiek poziomie finansowym, odwiedź proszę sekcję Wesprzyj nas na naszej stronie internetowej, by dowiedzieć się więcej, w jaki sposób mógłbyś to zrobić.
I tym kończymy i nowości techniczne, i też podziękowania dla ludzi, którzy na ten moment nas wspierają, bo bez Was nie byłoby stacji. My sami zaczniemy teraz program. Jesteśmy ciekawi, w co wierzycie i dlaczego, dlatego pamiętajcie, żeby dzwonić do nas pod numer 717-230-575, przez który możecie się z nami połączyć. A teraz przejdziemy już do pierwszego telefonu, który jest specjalny i dedykowany, umówiony wcześniej. Będziemy rozmawiać z Katarzyną, która w swoim życiu przeszła przez wiarę katolicką, protestancką i czytanie Tory oraz myślenie magiczne, które wpajano jej od dziecka. I dzisiaj Kasia chce podzielić się z nami tą podróżą, którą miała w swoim życiu, tą religijną podróżą, pełną różnych światopoglądów, i powiedzieć nam, jak życie potoczyło się, jeśli chodzi w ogóle o wiarę w Boga i to, czy teraz wierzy, czy nie, i dlaczego. Także mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Kasią. A Wy w międzyczasie pamiętajcie, żeby dzwonić do nas pod numer 717-230-575. Halo Kasiu, czy jesteś z nami? Witam Was serdecznie. Jestem trochę zestresowana. No, ale postaram się to jakoś. Witamy Kasiu, witamy Cię bardzo serdecznie. Nic się nie przejmuj. Jesteśmy tutaj w gronie przyjaciół. Wiem. Ja właśnie chciałam, jak mówiliście, powiedzieć o tym, jak życie religijne wpłynęło na moją psychikę i dalsze życie. No, niekoniecznie musi być tak zawsze, że wiara w Boga działa jakoś destrukcyjnie. Dla wielu osób nawet może być pomocna, ale w moim przypadku było zupełnie inaczej. Przez większą część życia zmagałam się ze stanami depresyjnymi i niskim poczuciem własnej wartości. No i właściwie dopiero niedawno uświadomiłam sobie, jak bardzo to myślenie magiczne dominowało w moim życiu i blokowało tak naprawdę racjonalne myślenie. To wszystko właśnie wynika z dzieciństwa. Mój ojciec był alkoholikiem, a moja mama była osobą głęboko wierzącą, nawet fanatycznie. Znaczy, była to osoba, która okazywała mi dużo miłości, była bardzo wspierająca, ale jeśli chodzi o wiarę, no to była bardzo restrykcyjna. Ja wychowałam się w przeświadczeniu, że cierpienie uszlachetnia, że kogo Bóg kocha, tego doświadcza. Słuchałam opowieści o siostrze Faustynie, o ojcu Pii, o innych świętych. Musiałam również chodzić na dzieci Maryi. Ponadto moja mama twierdziła, że ma kontakt z duszami zmarłych. No i to było dla mnie takim dowodem na to, że Bóg istnieje, że jakiś inny świat jednak jest. Dlatego też wierzyłam w różne cuda. Dla mnie to była rzeczywistość. Uważałam, że świat jest czarno-biały. Że to, co się wydarza, jest wynikiem działania albo Boga, albo szatana. Kiedy miałam 17 lat, trafiłam na wakacyjny obóz, który był organizowany przez Fundację Słowo Życia, była to fundacja protestancka. No i tam oddałam swoje życie Jezusowi, tak patrząc, tak to też widzę, że to, co tam się działo, też było pewnym sposobem manipulacji, bo kiedy w tle była jakaś taka nastrojowa muzyka, pastor takim głosem mówi: posłuchaj, teraz Jezus dotyka twojego serca, wyjdź na środek, on cię kocha i tak dalej. No i to też działało i wiele osób wychodziło i w ten sposób oddawało to życie Jezusowi. Mnie to zmieniło na tyle, że po powrocie do domu zaczęłam czytać Biblię i zobaczyłam, że Kościół katolicki rozmija się z tym, co ta Biblia mówi. Miałam duże wątpliwości,
Nie wiedziałam, co zrobić. Zaczęłam chodzić do zboru protestanckiego, był to Kościół Zborów Chrystusowych, gdzie nabożeństwa nie były takie sformalizowane jak w kościele katolickim. Były modlitwy spontaniczne, a nie było niewyuczone. No i wydawało mi się, że tam czułam ten kontakt z Bogiem. I stwierdziłam, że jednak nie mogę żyć wbrew temu, co mówi Bóg, bo uważałam, że w kościele katolickim oddawana jest cześć bałwanom. No i zdecydowałam się zrezygnować z kościoła katolickiego i uczęszczałam tylko do zboru. Tam też przyjęłam świadomy chrzest, o czym wtedy mamie nie powiedziałam, bo ona by tego w ogóle nie była w stanie zrozumieć, tym bardziej, że ona nie mogła się w ogóle pogodzić z tym, że ja odeszłam z kościoła. Dla niej to było straszne, stosowała szantaż emocjonalny. Twierdziła, że przeze mnie gorzej się czuje. No i ta sytuacja w domu w ogóle była trudna, tym bardziej, że moja mama słuchała Radia Maryja. To na cały regulator. To praktycznie już było nie do zniesienia. I dopiero kiedy moja mama przystąpiła do ruchu Światło Życie, jakoś zaczęła na to wszystko patrzeć inaczej. Ksiądz jej wytłumaczył, że to, że jestem protestantką, to nie jest żadna tragedia i wierzę w tego samego Boga. No i ja chodziłam do zboru. To trwało 8 lat. Czytałam Biblię i starałam się żyć tak, jak Bóg tego ode mnie oczekuje, ale w mojej głowie zaczęły się pojawiać różne wątpliwości. Między innymi to do miłosierdzia Boga i sensu cierpienia. A kiedy rozmawiałam z kimś na ten temat, to zazwyczaj słyszałam: ufaj Panu, Bóg wie wszystko lepiej, On ma inną perspektywę, my wszystkiego nie widzimy. No ale tak naprawdę to było takie tłumaczenie, które do mnie tak nie docierało. I byłam taka rozdarta. Ja pamiętam, że miałam takie przeświadczenie, że nie ma dla mnie miejsca we wszechświecie. To znaczy, że myślałam, że nawet jakbym umarła, to nie wiem, czy będę mogła mieć jakiś kontakt z tym Bogiem. No i kłóciłam się z tym Bogiem, ale w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że może go nie być. To się po prostu nie mieściło w mojej głowie. Później, po ukończeniu studiów, postanowiłam wyprowadzić się w góry, bo to było zawsze moje marzenie. Ta decyzja też nie była zbyt podjęta, zbyt racjonalnie. Modliłam się i wierzyłam, że Bóg ma dla mnie plan i to będzie plan dobry, bo przecież Bóg wszystko wie lepiej i On zawsze czyni to, co najlepsze. I w nowym miejscu zamieszkania miałam problem z dojazdem do zboru. Czy ja szukałam jakiegokolwiek zboru protestanckiego, bo dla mnie to nie było istotne, czy to był Kościół Zborów Chrystusowych, czy Zielonoświątkowcy, czy Baptyści. Ale akurat tutaj to jest wieś, także że po prostu trudno było dojechać. No i zostałam bez społeczności. Jednak nadal modliłam się i czytałam Biblię. Później były różne takie okoliczności, że nie układało mi się w życiu najlepiej. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego. Szukałam winy w sobie. Później doszłam do wniosku, że te wszystkie przeciwności losu, jakie mnie spotykają, to jest wynik przekleństwa. No i szukałam przyczyny tego przekleństwa. Nawet zerwałam kontakty ze znajomymi. Wyrzucałam przedmioty, które uważałam, że mogły być obciążone przekleństwem. Także to myślenie magiczne tak bardzo się u mnie uaktywniło i mnie się to wydawało logiczne. W tej chwili, jak na to patrzę, to trudno mi w to uwierzyć, ale na ten moment tak uważałam, tak analizowałam całą moją rodzinę i losy mojej rodziny i też dochodziłam do wniosku, że to wszystko, co się tam dzieje i ze strony mamy i ojca, to wszystko jest wynik przekleństwa. Nie pomyślałam o tym, że po prostu to, co przechodzimy w dzieciństwie, przekazujemy i potem przekazujemy następnym pokoleniom i dlatego tak się dzieje. To można przecież zupełnie racjonalnie wytłumaczyć. Ale mnie zawsze było bliżej do tego myślenia magicznego.
Zaczęłam później zastanawiać się, znowu zaczęły nachodzić mi wątpliwości, na ile wiarygodne jest tłumaczenie Biblii i ile w tym jest słowa samego Boga, a na ile tam jest jakiś czynnik ludzki. Bo no jak wiadomo, bazujemy na kopiach, zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle Jezus zmartwychwstał, czy był, i coraz więcej wątpliwości pojawiało się w mojej głowie, ale ciągle pozostawała myśl, że Bóg jest, tylko widocznie ludzie wszystko pozmieniali, dlatego muszę dotrzeć do źródła. No i doszłam do wniosku, że wiarygodnym źródłem będzie Tora. Wydawało mi się, że tam nie może być żadnych przekłamań, dlatego że Żydzi uważali Torę za świętość, dbali o to, by kopie były zgodne z oryginałem, no i to była olbrzymia odpowiedzialność, aby te księgi były zachowane tak jak były na początku. No i jak zaczęłam czytać tę Torę, to najpierw byłam taka podekscytowana, że to mam teraz kontakt z tym prawdziwym słowem Boga. Ale im dłużej się w to wgłębiałam, tym bardziej byłam rozczarowana, bo jeszcze kiedy byłam chrześcijanką, też trudno mi było zaakceptować Stary Testament właśnie ze względu na okrucieństwo, jakie tam jest przedstawiane. Studiowanie Tory nie przybliżyło mnie do Boga, bo też nie byłam pewna, czy ten Bóg w ogóle mnie akceptuje, skoro ja nie należę do narodu wybranego. Dosyć długo w tym tkwiłam, szukałam jakichś modlitw żydowskich, próbowałam obchodzić święta żydowskie, ale to było wszystko takie tylko formalne. Nie czułam w ogóle tego Boga, bo ja byłam nauczona pojmować Boga sercem, nie rozumem. Więc tutaj w ogóle było mi to takie bardzo dalekie. Pamiętam takie błogosławieństwa, na przykład, które trudno mi było zrozumieć, błogosławiony jesteś tycharzem, który nie uczynił mnie nie Żydem, albo który nie uczynił mnie kobietą, albo błogosławiony jesteś tycharzem, który żywisz wszystkie stworzenia. Ja sobie myślałam, jak żywi wszystkie stworzenia, skoro ludzie umierają z głodu. Kasiu, tak? jeśli mogę ci przerwać, to brzmi do złudzenia podobnie, jakby pisał to mężczyzna Żyd, prawda? Tak. Tak, bo właśnie ja tak też odbierałam tą Torę. Jak opisana przez mężczyznę Żyda? Tak. Który jest Bogiem, czy który jest po prostu mężczyzną Żydem, który pisze, stwarza Boga takiego, jakim by go sobie wyobrażał, gdyby on nim był? No najpierw myślałam, że to mówi Bóg, który ma cechy męskie, bo zawsze też tak postrzegałam Boga, a później no właśnie dochodziłam powoli do wniosku, że to musiało zostać stworzone przez człowieka. Tym bardziej, że też no historycznie to się absolutnie nie broni. A powiedz mi jeszcze, chciałem się cofnąć o pół kroku do tego, co mówiłaś wcześniej. Będąc chrześcijanką, zaczęłaś czytać Torę. Zastanawiam się, w jaki sposób godziłaś jedno z drugim, no bo przecież judaizm odrzuca Jezusa, który jest centrum chrześcijaństwa. To były etapy. Jak byłam chrześcijanką, czytałam Biblię i później właśnie zaczęły mnie nachodzić te wątpliwości także odnośnie Jezusa, który kiedyś był dla mnie bardzo ważny, bo on był moim osobistym zbawicielem, ale nie potrafiłam tego obronić, bo to dla mnie przestało być wiarygodne i szukałam wiarygodnego źródła. Już jako osoba, jako niechrześcijanka, osoba poszukująca, ale wierząca właśnie z tego samego Boga, dotarłam do Tory. I tu jest coś bardzo ciekawego, co właśnie powiedziałaś, a wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, bo przecież
Bóg judaizmu i Bóg chrześcijaństwa to jest dokładnie ten sam Bóg. Ale co więcej, tym samym Bogiem jest również Bóg islamu. To jest dokładnie te same historie, te same główne postacie dramatu, ta sama mitologia dookoła tego. Prawda? Tak, ja właśnie do tego samego też doszłam i widziałam te wszystkie podobieństwa. Mówię, no to co było pierwsze? No właśnie, co było pierwsze? Pierwszy był, wiadomo, judaizm, przynajmniej z tych trzech. Natomiast argumentem islamu na to jest, że te księgi, zapisy tych ksiąg zostały zniekształcone przez milenia, a islam, ponieważ ma najnowsze objawienie, jest najmniej zniekształcony, właściwie w ogóle nie jest zniekształcony, bo trzeba go czytać w oryginale arabskim. I dlatego też jest tą właściwą księgą Boga. Z tym argumentem jest nieskończona lista problemów. Ale no jak widzisz, każda religia ma swoje uzasadnienie tego, dlaczego akurat ona ma tą właściwą wersję Słowa Boskiego. Mm-hmm. Tak, dlatego ja właśnie doszłam do wniosku, że nie szukałam już później w żadnej innej religii, bo stwierdziłam, że i tak zostały najprawdopodobniej stworzone przez człowieka. I żałuję, że straciłam prawie ponad 40 lat życia na coś, co jest ułudą i gonitwą za wiatrem. Niczym więcej. No ale jak popatrzysz na statystyki społeczeństw, no to większość ludzkości w ten sposób traci swoje życie i bardzo często traci całe swoje życie na coś takiego i nigdy z tego nie wychodzi. Ale z tej strony można patrzeć na ciebie jako na osobę, która wygrała na loterii rozumu. Tak, ale mimo wszystko za późno. No cóż, lepiej późno niż wcale. Czy chciałabyś jeszcze kontynuować swoją opowieść, czy dobrnęliśmy do jej końca? Właściwie dobrnęliśmy do końca, bo jak już analizowałam, czytałam tą Torę, doszłam do wniosku, że nie jest wiarygodna historycznie, a poza tym stwierdziłam, że nawet jeśli ten Bóg istnieje, to ja nie chcę w niego wierzyć, to jest to Bóg zazdrosny, okrutny i nie chcę mieć z nim w ogóle do czynienia. Odrzuciłam wszystkie religie, przez jakiś czas jeszcze tam medytowałam, szukałam gdzieś czegoś w sobie, wierzyłam też, że jakieś dobre byty istnieją, ale w końcu stwierdziłam, że szkoda na to czasu i przede wszystkim musiałam przebudować myślenie o sobie, bo ja cały czas właśnie miałam te stany depresyjne, czułam się gorsza, nie potrafiłam w siebie uwierzyć i dopiero jak uwolniłam się całkowicie od wszelkich religii, to poczułam prawdziwą wolność, że nie jestem zależna od kogoś, kto decyduje o moim życiu, a kto może zrobić praktycznie ze mną wszystko, bo nie wiem, jaki ma plan. I teraz ufam sobie. Myślę, że to jest podstawa, żeby przede wszystkim ufać sobie i zacząć w siebie wierzyć, a nie polegać na kimś, kto tak naprawdę nie istnieje. Czy mogę zadać ci pytanie? Bo powiedziałaś, że Bóg, który jest zły, to jest Bóg, w którego między innymi nie chcesz wierzyć. No i nie da się zaprzeczyć temu, że Bóg Starego Testamentu i Tory dokładnie taki jest. Czy gdybyś spotkała się z religią oferującą bóstwo dobre, albo bóstwo, które po prostu istnieje, ale nigdy nie ingeruje w ludzkość, czyli nie jest złe i ono nie jest przyczyną cierpienia, ono nie każe nikogo zabijać, to czy takie religie też rozważałaś, takie wierzenia, albo w ogóle wiarę w bezosobową siłę, która nie ingeruje w życie ludzkie? Znaczy, przeszło mi to przez głowę, ale w zasadzie stwierdziłam, że to nie ma znaczenia, bo jeśli nie ingeruje, no to niech sobie jest. To na mnie i tak nie ma wpływu i praktycznie to niczego nie zmienia w moim życiu.
Okej. To mam jeszcze jedno pytanie. Na podstawie rozbieżności między treścią Biblii a praktykami katolickimi odeszłaś od Kościoła katolickiego. I potem w wyniku braku kontaktu ze zborami protestanckimi jakby poszłaś w kierunku czytania Tory. Ale pytanie, czy było coś, co sprawiło, że właśnie to przesłanie protestanckie przestało być dla ciebie atrakcyjne, oprócz samego podważania historycznej prawdziwości i Ewangelii i Nowego Testamentu? Znaczy ja właśnie zawsze miałam problem z tym postrzeganiem tego Boga jako miłosiernego. To zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mi się działo. I tego nie potrafiłam zaakceptować. No i też wiele takich rzeczy, które wpływają na nasze życie, na przykład sprawy seksu, że jesteśmy skazani na jednego partnera przez całe życie i potem nie można się wycofać. Także no tam no, pewnie więcej rzeczy jeszcze też by się znalazło. Ale ja to, znaczy ja się nie zgadzałam, ale no, zastanawiałam się, no jeśli Bóg tak mówi, no to coś w tym chyba jest. Ale tak nie do końca. I jeśli przekraczałam, załóżmy, coś, co on nakazywał, to zawsze czułam się winna. Także to poczucie winy to się za mną tak ciągnęło od dzieciństwa. I to było czymś, co było, przeważyło szale, jeśli chodzi o przesłanie protestanckie, że mimo miłości i tak poczucie winy tam było wywierane? Czy to chcesz przekazać? Tak, to znaczy ja wiedziałam, że Jezus mnie kocha, ja to chciałam poczuć, wydawało mi się, że to czuję, ale tego nie doświadczałam w życiu. Może w ten sposób. I nie wydawało mi się, że ten Bóg się o mnie troszczy. I nigdy nie wiedziałam, co ten Bóg, jaki ten Bóg ma dla mnie plan, co chce dla mnie, jak chcę pokierować moim życiem. Ja właściwie nie czułam się tak, że to ja kieruję swoim, bo to jest też, że jakieś tam zamysły są w sercu człowieka, ale dzieje się i tak wola Pana. Więc niby mamy wolną wolę, ale czułam się tak, że to ostatecznie o wszystkim Bóg decyduje, że ja mogę podjąć jakąś decyzję, ale On mnie tam skieruje załóżmy gdzieś na inne ścieżki, gdzie nie będę szczęśliwa. Kasiu, mam do ciebie pytanie takie może trochę bardziej natury formalnej. Powiedziałaś coś takiego, że jeżeli ten Bóg jest zły, niemoralny, w gruncie rzeczy to, co opisałaś właściwie, można by go nazwać sadystą, ponieważ oczekuje się, że będzie doświadczał osoby, które go kochają, co jest zupełnie psychopatycznym zachowaniem, natomiast w wielu religiach, między innymi w chrześcijaństwie, jest to uważane za normę. To jest jakiś, nie wiem, syndrom sztokholmski wiernych, czy coś takiego. W każdym razie powiedziałaś, że jeżeli ten Bóg jest zły, to ty nie chcesz w niego wierzyć. I zastanawiam się, czy to było właściwe słowo, którego tutaj użyłaś, ponieważ to, czy on jest zły, czy dobry, to właściwie nie wpływa na to, czy on istnieje, czy nie, prawda? Czy miałaś na myśli, nie chcesz go wielbić, a nie wierzyć? Myślę, że pierwsza myśl była taka, że jeśli on jest zły, to ja nie chcę w jego wierzyć, ale trudno mi było to przyjąć. Tą myśl, że on nie istnieje, trudno mi było jakoś zrozumieć. Bliżej mi było odrzucić tego Boga, który jest zły. Ale w końcu doszłam do tego, że najprawdopodobniej, nie mogę tego udowodnić, ale najprawdopodobniej nie istnieje. Ale czy to, że jest zły, wpływa na to, zwiększa jego prawdopodobieństwo, że nie istnieje? Nie. To nie miało. Ja szłam takimi dwoma ścieżkami właściwie, bo z jednej strony właśnie
analizowałam, jaki ten Bóg jest, a z drugiej strony patrzyłam na wiarygodność tych źródeł. Mhm. Czyli to, że nie chciałaś w niego wierzyć, to jest bardziej taka reakcja emocjonalna, prawda? Że trudno jest ci się emocjonalnie pogodzić, że coś takiego, że nie chcesz po prostu przyjąć, że coś takiego istnieje, tak? Tak, tak, tak. No ja w ogóle kierowałam się w życiu emocjami. Zamiast rozumem najczęściej emocjami się kierowałam. I to stąd się bierze. Tak, no właściwie o to chodzi w większości religii, żeby nie kierować się rozumem, ponieważ rozum jest zagrożeniem dla religii, ponieważ religie bazują na twierdzeniach, które nie są rozumem potwierdzalne. Tak, właśnie. Powiedz mi, Kasiu, co powiedziałabyś o sobie, która dzisiaj jest w podobnej sytuacji, w jakiej ty byłaś 10, 20, 30 lat temu? Jakiej rady mogłabyś jej udzielić, którą ty byś wtedy potencjalnie przyjęła? Jeśli ma wątpliwości, to żeby się poważnie zastanowiła, czy warto brnąć w coś, co tak naprawdę może zniszczyć życie. I mamy życie tylko jedno. Nikt nam nie da drugiej szansy, więc to nikt za nas tego życia nie przeżyje, więc tylko my możemy z niego skorzystać. Jeśli oddamy to życie Bogu, to rezygnujemy z siebie. Więc to jest dla mnie to jest naprawdę bez sensu. Przecież życie jest po to, aby je przeżyć no, tak, jak my chcemy, a nie tak, jak ktoś nam nakazuje. Jasne. No i jednocześnie też, jeżeli Bóg jest prawdą, co religia często podkreśla, w katolicyzmie na przykład, czy no, w protestantyzmie zresztą też, generalnie w chrześcijaństwie, jest to nie tylko prawda, ale prawda przez duże P, prawda? Co paradoksalnie znaczy często coś odwrotnego od prawdy przez małe P. Niemniej, jeżeli Bóg jest tą prawdą, no to przecież inwestygacja, poszukiwanie i sprawdzanie i uczenie się na jego temat powinno tylko jeszcze bardziej do niego doprowadzić, prawda? No tak mi się wydawało, dlatego ja z takim nastawieniem też czytałam Biblię, ja się uczyłam wersetów na pamięć, bo ja wierzyłam, że to zmienia moje życie i że to mnie przybliża do czegoś większego i że ja się rozwijam duchowo, a ja się kręciłam w kółko. Mhm. Jeszcze naszła mnie taka myśl, bo przecież wiele osób czyta Biblię, to znaczy generalnie lwia większość wiernych nie tyka się Biblii, natomiast pośród tych, którzy się tykają, jest taki fenomen, którego właściwie do pewnego stopnia sam doświadczałem, kiedy byłem katolikiem, że czyta się te fragmenty, które jak nie jesteś katolikiem, czy nie jesteś chrześcijanką, to sprawiają, że chwytasz się za głowę. Co tam jest napisane? Co to za absurdy, czy co to za bestialstwo Boga? Natomiast, kiedy czytasz to jako chrześcijan, to czytasz to słowo za słowem, ale właściwie nie trafia do ciebie znaczenie tych słów, prawda? Tak, no ja to wypierałam. Bo ja widziałam te wszystkie historie, zastanawiałam się, ale wypierałam, bo mówię, no to widocznie taki, tak to się tłumaczy, kontekst kulturowy, tam ci ludzie byli inni, przecież to jest totalna bzdura, bo człowiek jest zawsze taki sam. Zmieniają się okoliczności, ale człowiek pozostaje taki sam. I to jest takie naprawdę straszne pranie mózgu. Człowiek nie potrafi myśleć logicznie. No tak jest, to jest to, o czym już wspomnieliśmy wcześniej, że wszelkie narzędzia rozumowe są tutaj właściwie tak naprawdę niepożądane w rozważaniu kwestii religijnych, ponieważ stwarzają zagrożenie dla przyjmowania ich twierdzeń. A powiedz mi jeszcze, co powiedziałabyś komuś, kto ma w rodzinie osobę, właśnie w ten sposób podchodzącą, jednocześnie będącą torturowaną przez religię, a jednocześnie bardzo jej oddaną i czującą się po prostu jak osoba zła, zepsuta do gruntu, co oczywiście religia próbuje w nas wywołać, żeby potem sprzedać nam lekarstwo, które jest nam do niczego niepotrzebne, a poza tym jest homeopatyczne, tak czy inaczej.
Co byś powiedziała, mhm, osobie, która ma kogoś takiego w rodzinie? W jaki sposób mogłaby pomóc takiej osobie? Na pewno nie mają sensu jakieś takie polemiki czy dyskusje na tematy wiary, bo to prowadzi tylko do zaostrzania konfliktu. Więc ja tak pamiętam, jak sama to rozmawiałam z mamą, no to były po prostu, to były sytuacje bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo każda z osób chciała przekonać o swoich racjach i to do niczego nie prowadzi. Myślę, że no jedynie to można po prostu pokazać swoim życiem, że jeśli ja jestem ateistką, ale wcale nie jestem osobą złą, która jestem osobą moralną. Bo okazywanie też empatii tej osobie, to jest czasem bardzo trudne. Ale no najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to jakaś dyskusja, także ja bym w ogóle nie ruszała tego tematu i starała się po prostu być empatyczną i okazać zrozumienie tej osoby na tyle, na ile się to da. Ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Czy w takim razie, w momencie, w którym religia odeszła od twojego życia, czy pojawiło się tam coś, albo czy na dzień dzisiejszy jest w twoim życiu jakiś element dla ciebie ważny, który wychodzi poza tą strefę materialną? Czy wierzysz w karmę, albo w kosmitów, albo w jakieś zrządzenia losu? Coś, czego nie można sprawdzić empirycznie? Czy jest coś takiego, co w swoim życiu bierzesz na wiarę? Ja myślę, że mam tak dosyć tego, zdecydowanie za długo, że po prostu już wolę to wszystko nie wnikać. I tak nie jestem w stanie stwierdzić, co jest prawdą, a co nie. Więc nie zastanawiam się nad tym, bo wydaje mi się, że to jest strata czasu. Po prostu wolę żyć daną chwilą, cieszyć się tym, co mam i nie wnikać w coś, czego nie jestem w stanie stwierdzić. I to jest bardzo fajne podejście. Ja mam kolejne pytanie do ciebie. Wiele osób, które rozstaje się z religią, które przestaje wierzyć, nadal w późniejszym życiu, przynajmniej przez jakiś czas, jest torturowane przez koncept piekła. Jest to taki irracjonalny strach, który nadal w nich żyje po opuszczeniu religii, ponieważ został im wpojony na poziomie takim bardzo prymarnym, emocjonalnym, nierozumowym, często jeszcze od samego dziecka. Trudno jest im się z tego uwolnić. Czy ty przeżyłaś coś takiego? Jeśli tak, to jak sobie z tym radzisz, czy poradziłaś? Raczej nie. Nie myślałam. Po prostu jak odwróciłam to wszystko, to stwierdziłam, że przestanę się wgłębiać w pewne rzeczy, bo to prowadzi mnie na niewłaściwą drogę i ja tylko wtedy gorzej się czuję psychicznie, że to kompletnie nie ma sensu. Staram się po prostu myśleć o czymś innym, ale to jak odrzuciłam, wiedziałam, że po prostu tego nie ma. Więc jeśli nie ma, no to nie mam się czego bać. Koniec. Czyli innymi słowami, nie wierzysz w Odyna, więc nie przejmujesz się tym, że po śmierci nie trafisz do Walhalli. Nie. Nie, to nie jest mój problem. Szkoda po prostu życia na zastanawianie się nad czymś takim. Tak za dużo życia straciłam, więc już nie chcę do tego wracać. Jeśli ktoś może, to naprawdę apeluję, żeby się zastanowił. Tak, my również apelujemy do zastanawiania się i do rozważania spraw rozumowo, ponieważ rozum to tak naprawdę, jeśli się nad tym zastanowicie, to dojdziecie do tego samego wniosku, że rozum to jest jedyne narzędzie, którym dysponujemy, które pozwala nam odróżnić prawdę od fałszu. Natomiast religia stara się nas odwozić od tego narzędzia. Przypadek? Nie sądzę. No, raczej nie. No i to są takie mechanizmy, właściwie każda religia działa na podobnej zasadzie, wmawianie ludziom rzeczy, których
których nie ma, bo to jest też miłe, wierzyć w coś, czego nie ma, że może się zdarzyć coś niesamowitego. To jak dzieci lubią wierzyć w bajki, no, na podobnej zasadzie, my to dziecko zawsze mamy jeszcze w sobie. Dokładnie. Cóż, czy Maju, masz jeszcze jakieś pytania do Kasi? Chyba na ten moment nie. Jestem pod wrażeniem tego, co przeszłaś, bo no twoje wpływy, szczególnie te z dzieciństwa, to jest coś, co w człowieku się tak zakorzenia, że ciężko jest to potem wyrwać z głowy. I za to cię bardzo podziwiam. I to jest narzędzie, którego brakuje wielu ludziom, szczególnie religijnym, których znam. No, także cieszę się, że się udało tobie. Dziękuję ci bardzo, Maju. My również dziękujemy tobie, Kasiu, że zdecydowałaś się do nas napisać i przedstawić swoją historię w formie telefonu do naszego studia. Myślimy, że jest spory potencjał na to, żeby inne osoby odnalazły w twojej historii podobieństwa do swojego życia, czy w punkcie, w którym są obecnie, czy w punkcie, w którym kiedyś były. I sądzę, że może to im pomóc. Także możesz czuć, że zrobiłaś coś dobrego dla kogoś innego dzisiaj. Mam taką nadzieję. Dziękujemy ci. Dzięki bardzo. Wam bardzo. Dzięki Konrad, dzięki Maju. Trzymajcie się. Dzięki i miłego wieczoru. Nawzajem. To ja chciałam wam też wrzucić małą historyczną ciekawostkę. Kasia mówiła o tym, że przechodziła przez rozumienie Biblii i w ten katolicki, potem protestancki sposób i przez czytanie Tory i dostrzegła, że Bóg Tory jest żądającym krwi Bogiem. Bogiem, który sieje zamęt i krzywdzi i to intencjonalnie. W Nowym Testamencie za to jest Jezus, który kocha, ale człowiek żyje z poczuciem winy. No i tutaj widzimy dwie różne opcje przedstawienia tego w ogóle, kim jest Bóg. W Nowym i Starym Testamencie, bo istota boska jest przedstawiona jako istota o zupełnie dwóch różnych charakterach. I w czasach pierwszych chrześcijan, szczególnie w II wieku, był taki biskup, Marcjan się nazywał, żył w pierwszej połowie, zmarł w pierwszej połowie II wieku i on uważał i miał duże grono współwierzących, że Jezus, Bóg Nowego Testamentu, to inny Bóg niż Bóg Starego Testamentu. Marcjan sądził i głosił, że Bóg Starego Testamentu jest Bogiem, który stworzył świat, tak, to on jest wszechstwórcą, to on odpowiada za to, że wszystko istnieje, ale jest Bogiem złym. I ludzie nie są w stanie przestrzegać jego zasad, karą za nieprzestrzeganie jego zasad jest śmierć, i że Bóg Nowego Testamentu, bóstwo Jezus, przyszło po to, żeby uratować nas od Boga Starego Testamentu. Marcjan potem został katolickim męczennikiem, został ochrzczony, na dzień dzisiejszy jest uznawany za katolickiego świętego, ale był postacią historyczną właśnie pierwszych chrześcijan z II wieku i on w ten sposób próbował pogodzić istnienie złego Boga Starego Testamentu i potrzebę wielbienia dobrego Boga, w którym widział Jezusa i ideę jego odkupienia nas na krzyżu. No. Poza tym Kasia mówiła o czymś, co jest bardzo ważne, a mianowicie o teodycei. No i teodycea to jest rzecz, którą rozważyć powinna każda osoba wierząca w jakąś istotę wszechmogącą. Według definicji słownikowej to jest albo koncepcja mająca na celu uzgodnienie sprzeczności między wiarą w dobroć i wszechmoc Bożą, a istnienie zła, albo dzieło przedstawiające taką koncepcję. Drugą definicją jest, że to jest dziedzina filozofii chrześcijańskiej, której przedmiotem jest rozumowe uzasadnienie poznawalności istnienia i przymiotów Boga oraz jego stosunków do świata. No i rozważając temat teodycei, albo robiąc teodyceę, musimy wziąć pod lupę trzy przesłanki. Pierwsza to, że Bóg jest wszechmogący, czyli może powstrzymać cierpienie.
Druga to, że Bóg jest wszechdobry. Nie chce, żeby ludzie cierpieli. I trzecia, istnienie cierpienia. No i Biblia o istnieniu cierpienia mówi konkretne rzeczy. Można uprawiać filozofię i apologetykę, broniąc istnienia zła, ale są fragmenty Biblii mówiące jasno, co jest przyczyną doznawanego przez ludzi cierpienia oraz właśnie co na ten temat sądzili pierwsi chrześcijanie. Tak jak przed chwilą powiedziałam, Marcjan miał swoją własną opinię na ten temat. No i jeśli chcecie zapytać o nasze zdanie, pytajcie, ale teraz nie chciałabym się na tym skupić, bo nasze przekonania to nasze przekonania, ale Biblia ma konkretne zdanie na ten temat. Kasia powiedziała, że teodycea i w ogóle poczucie winy i to, że świat wcale nie jest taki, jak opisuje Biblia, albo jak miałby wyglądać, jeśli istniałby wszechmogący Bóg, no to jest zderzenie z rzeczywistością. No i wszyscy z nas kiedyś doznali cierpienia, albo byli jego przyczyną. Niektórzy zadają cierpienie sobie albo innym w imię Boże, niektórzy szukają w nim sensu życia, a inni po prostu starają się go unikać. Tsunami zabijają setki tysięcy ludzi w jeden dzień, trzęsienia ziemi, takie jak to ostatnie na terenie Turcji i Syrii. Codziennie dokonywane są morderstwa i zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. Prawie co minutę poniżej 5 roku życia dziecko umiera na malarię, co roku ponad 3,5 miliona ludzi umiera z powodu spożywania brudnej wody, no i co 5 sekund na świecie ktoś umiera z głodu. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli ktoś wierzy w istnienie wszechmogącego bóstwa, to powinien zastanowić się nad tym, skąd bierze się zło, bo karygodnie ignoranckim zdaje się być niepoddanie refleksji tego problemu. No i w Starym Testamencie mamy jedno główne podejście do tego, dlaczego istnieje cierpienie, a konkretnie dlaczego to Boży ludzie, lud Boga, tego jedynego, który ma ich bronić, którego oni czczą, dlaczego on cierpi. I jest to głównie kara boska. Czasami przyczyną cierpienia w Biblii jest też jakaś przeciwstawna Bogu siła. Cierpienie może być testem wiary, ale te dwa ostatnie aspekty są raczej znalezione w Nowym Testamencie. No i Stary Testament ma narrację w miarę ujednoliconą, zaczynając od Adama i Ewy, którzy sprowadzają ludzkość na manowce. Bóg w konsekwencji w trakcie potopu zabija prawie wszystkie istoty ludzkie i te nieludzkie, żyjące na ziemi, jako karę za postępowanie niezgodnie z jego wolą. Cierpią, ponieważ zgrzeszyli. To jest pierwsze, dlaczego ludzie doświadczają cierpienia. W Księdze Amosa, Księga Amosa 3:2 czytamy: jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. To mówi Bóg do narodu wybranego. Dlaczego ludzie cierpią? Bóg ich kara, złamali boskie prawo, Bóg jest na nich zły, chce, żeby pokutowali. Jeśli nie będą pokutować, to Bóg nie ukróci zadawania im cierpienia. Jeśli będą pokutować, cierpienie się skończy. No i Amosa od 4:6-10 mówi o tym, że to Bóg sprowadził klęskę głodu na wszystkich waszych miastach, brak chleba we wszystkich waszych wioskach. To ja wysłałem na was deszcz na 3 miesiące, to ja wstrzymałem dla was deszcz na 3 miesiące przed żniwami. Spuściłem deszcz na jedno miasto, a w drugim mieście nie padało. Jedno pole zostało zroszone, a drugie pole, na którym nie padał deszcz, zostało suche. Amosa 4:9, karałem was zważeniami i śmiercią zbóż, liczne ogrody wasze i winnice, drzewa figowe i oliwki zjadła szarancza. I 4:10, zesłałam na was zarazę, jak na Egipt. Wybiłem mieczem waszych młodzieńców, a konie wasze uprowadzono w ogniu. W ogniu spłonęły wasze obozy, kiedy gniewałem się na was, abyście do mnie powrócili. Każda z tych wstawek u Amosa kończy się tym, że Bóg zrobił coś ludowi wybranemu, aby do niego powrócili. Bóg nawet przyznaje się do intencjonalnego zamordowania młodych mężczyzn, ludu wybranego, w celu napomnienia ich, że mają zachowywać się tak, jak on tego chce. Lud nie wraca do Boga, więc kara przeciąga się w czasie. No i tutaj widzimy, dlaczego dla Kasi Bóg Tory mógł być Bogiem, który niekoniecznie jest dobry. To jest Bóg, który informuje swój lud o tym, że skaże ich na głód,
skaże ich na powódź albo na suszę. Skaże ich na zginięcie od miecza i to on to zrobi. Druga propozycja, którą daje Biblia na istnienie cierpienia, jest idea, że cierpienie jest spowodowane przez siły inne niż Bóg, konkretnie przez jakiegoś boskiego Nemezis, jego wrogów, szatana, demony. No i jest to podejście dużo późniejsze niż idea kary boskiej, bo pojawiło się wraz z żydowskim nurtem apokaliptycznym. To szatan zmusza nas, ludzi, do robienia rzeczy wbrew boskiej woli, tudzież sam wyrządza ludziom krzywdę. No i jest to podejście mocno dualistyczne. Często te siły przeciwstawne Bogu były wstawiane na równi, że były tak samo mocne i po prostu toczyła się między nimi walka. Oczywiście tutaj odpada nam koncept wszechmocy Boga, który mógłby pstryknąć palcami i szatana zlikwidować natychmiast, gdyby tylko miał taką potrzebę, prawda? Więc wszystkie tak te wytłumaczenia właściwie poświęcają na stosie udowodnienia swojej racji bardzo liczne i kluczowe atrybuty takiego Boga, jak między innymi wszechmoc. Dlatego to podejście się zmieniło. Zmieniło się i jest jakby po dziś dzień niejako praktykowane, utrwalane w myśli wierzących. No, tak jak wtedy myśleli, że są te dwie przeciwstawne siły, to na końcu będzie bitwa i Armagedon. Wszystko. Tak, Armagedon i wygra dobry Bóg. No, także wcześniej sądzono, że Bóg jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje, Stary Testament, Bóg jest odpowiedzialny za zło, a potem ludzie doszli do wniosku, że no nie fajnie jest wierzyć w złego Boga, więc zrobimy jakąś albo powstała w myśli przeciwstawna siła. No i w końcowej, punkcie kulminacyjnym tej idei, ci, którzy stanęliby po stronie zła, poszliby do piekła, zostaliby wiecznie ukarani. To też jest idea, która wyszła wraz z myślą żydowską myślą apokaliptyczną. Wcześniej tej idei nie było. Wcześniej wierzono po prostu, że Bóg cię kara, to umierasz, koniec, nie macie. Według pierwszych chrześcijan, według samego Jezusa i według jego apostołów, patrząc na to, co mówią Ewangelie i mówi Paweł, ta walka między dobrem a złem miała dokonać się już za ich życia. No i to było między innymi tłumaczenie, dlaczego zło istnieje. Czyli to, że właśnie teraz jest ten czas, w którym złe siły działają na ziemi i to jest ten moment, w którym my musimy po prostu to zaakceptować. Musimy to przeczekać, ludowi boskiemu tak się dzieje, ale my to przeczekamy. Przyjdzie ten punkt kulminacyjny i wtedy zostaniemy wiecznie nagrodzeni. No i autor Ewangelii Marka sądził, że stanie się to niedługo, pisząc w Marka 9:1, mówił także do nich: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Mateusza 24:34, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. No i to zgodnie z Ewangelią. Weź się z tego wybroń, nie popadając w całkowity absurd. I to próbują robić ludzie, próbują bronić tego poglądu i zaraz wam powiem jak. Oprócz tego, że Jezus zgłosił, że stanie się to niedługo, czyli zło się skończy, no to sądził tak też Paweł, on był święcie przekonany, że sam jeszcze dożyje, nie zdąży umrzeć, zanim Jezus wróci, w 1 Tesaloniczan 4,15. No i zło istnieje teraz, dlatego że Bóg przyjdzie z ponownym przyjściem Chrystusa i je pokona. No i tak, to, ciekawostką jest to, że jest cała masa historii osób, które na przykład były bezpośrednio związane z Pawłem, czy tych pierwszych apostołów, czy disciples, tych, którzy nauczają pierwsze pokolenie, którzy na łożu śmierci stawali się strasznie zgorzkniali, ponieważ całe życie wierzyli, że jeszcze za ich życia nastąpi koniec świata, sąd ostateczny i zostaną rozliczeni jako ci dobrzy. Natomiast to nie nastąpiło. I co teraz 2000 lat później robi Kościół i chrześcijaństwo z tym? Nic. To ja już wam powiem. Nie, Kościół i chrześcijaństwo robi coś bardzo ważnego. Bo to, co ludzie robią w dzisiejszych czasach, by pogodzić te trzy początkowe przesłanki, o których mówiłam, czyli Bóg jest wszechmocny,
Bóg jest wszechdobry i istnieje cierpienie, to opcja pierwsza. Zaprzeczyć którejś z przesłanek. Bóg nie jest wszechmogący. Może stać i patrzeć, może nas wspierać, klepać po plecach, ale nie może zapobiec cierpieniu. Drugi sposób. Bóg nie jest wszechdobry, ale niewiele osób wierzy w złego Boga, raczej nikt nie chce w złego Boga wierzyć, tak jak też widzieliśmy po telefonie Kasi. No i trzecia są ci, którzy widząc problem w tym, że Bóg nie byłby Bogiem, gdyby nie był wszechmogący, tudzież nie chcą wierzyć w to, że Bóg nie jest dobry, czasami uciekają się do zaprzeczenia istnienia cierpienia. Ale tych osób też jest mało. Popularniejszą opcją, tym, co dzisiaj robią apologeci albo ci, którzy robią TODC, zastanawiają się nad tym, to dodać do tych przesłanek jakiś dodatkowy czynnik usprawiedliwiający Boga w zadawaniu cierpienia, na przykład kara, na przykład działanie wychowawcze. Zachowuje to możliwość wszechmocy i dobroci i niestety kończy się zwykle twierdzeniem: Bóg działa w tajemniczy sposób, na pewno w tym cierpieniu miał cel, którego my, istoty ludzkie, nie jesteśmy w stanie pojąć. Tak, tylko oczywiście jak każdy z tych zabiegów, on tak naprawdę nie działa, ponieważ jeżeli Bóg jest wszechmogący i wszechwiedzący, to doskonale zdaje sobie sprawę, i wszechdobry do tego, to doskonale zdaje sobie sprawę, w jaki sposób stworzyć człowieka i świat w ten sposób, żeby tego cierpienia nie było i żeby nie było ono konieczne, mimo to tego nie robi. Więc nie ma ucieczki tak naprawdę logicznej od obronienia światopoglądu, w którym Bóg ma te wszystkie cechy, ponieważ tworzący go ludzie chcieli, żeby on był absolutnie najbardziej super, hiper, najlepszym Bogiem we wszystkim. Miał to, wszystko co można mieć. Więc stworzyli Boga, który jest logicznie sprzeczny i niemożliwy do pogodzenia. Na szczęście to nie nam to bronić, my widzimy w tym po prostu bezsens. Jak jest ktoś, kto może przedstawić logiczne argumenty za w ogóle tym, że to trzyma się w kupie, dzwońcie, powiedzcie nam, to niestety, albo na szczęście nie nasze zadanie, żeby was teraz przekonywać, że to ma sens. Bo dokładnie tak. I tutaj warto zrobić przerwę i zaznaczyć coś bardzo ważnego. My jesteśmy stacją ateizm, natomiast naszym celem nie jest ateizm. My jesteśmy stacją ateizm dlatego, ponieważ do takiego wniosku w tym momencie doprowadza nas stan naszej wiedzy. Natomiast ponieważ naszym celem nie jest ateizm, lecz stanowisko możliwie najlepiej uzasadnione, jesteśmy ateistami tylko dlatego, że obecnie nie posiadamy, nie znamy dobrych powodów, by uznać istnienie Boga za prawdę. Jeżeli jednak są dobre powody do wierzenia w Boga, my absolutnie chcemy je poznać. Więc jeżeli znasz takie powody lub znasz kogoś, kto takie powody jest w stanie nam podać, zadzwoń do nas lub poproś kogoś, kto jest w stanie to zrobić i podziel się z nami takimi powodami, które według ciebie wskazują na to, że Bóg istnieje. Jeżeli okażą się one rzetelne, zostaniemy wierzącymi i będziemy to argumentować w naszych programach. Dlaczego? Tak. Ponieważ naszym celem jest prawda. Jeżeli ty ją znasz, zadzwoń i powiedz, dlaczego tak uważasz. Zapraszamy. Program zmieni tytuł na Stację Teizm. Być może. Dokładnie tak. A w międzyczasie przejdziemy na pytania z czatu, zanim przejdziemy do gotowych telefonów. Między innymi... Czytając, Oskar, dlaczego ludzie jednej wiary często są niechętni i wrogo nastawieni do poznania kultury oraz zasad innej religii? No cóż, odpowiedź wydaje mi się dość oczywista, dlatego że religie tak naprawdę wzajemnie się wykluczają. Jeżeli jedna jest prawdą, to inna automatycznie musi być fałszem. Więc z założenia są niekompatybilne ze sobą. Dlatego jeżeli jest się członkiem jednej wiary, no to z konieczności musi się uważać inną religię za fałszywą i potencjalnie jakieś machlojki tego złego, szatana na przykład w wypadku chrześcijaństwa. Lepiej tego nie tykać.
Ale to nie jest tak, że każda religia jest przeciwstawna drugiej. Nie wiem, czy wiesz, czym jest sikhizm. Sikhizm mówi, że sikhizm nie chce dzielić ludzi na muzułmanów, hinduistów i chrześcijan. Uważa, że Boga można nazywać jak się tylko chce i czcić go jak się tylko chce. Że nie grzeszy się nazywając go Allahem, Jahwe, Krishną. Nie ma tam idei piętnowania innych za nazywanie swoich poglądów konkretnym bóstwem albo praktykowanie, przestrzeganie bardzo rygorystycznych zasad. Sikhizm tego nie robi, sikhizm na to pozwala. Więc to jakby jest w kontrze do tego, co powiedziałeś. Tak, tylko że jeżeli zaaplikujemy ten sikhizm do rzeczywistości, to tak jak w wypadku właściwie chyba każdej religii, dochodzimy do paradoksu, gdzie na przykład musimy jednocześnie tolerować osobę, weźmy dla przykład muzułmanina, który uważa, że należy zabić osobę, która odeszła od islamu, czy osobę, która jest homoseksualistą, i osobę, która uważa, która jest w cudzysłowie postępowym chrześcijaninem, która uważa, że wszystkich trzeba tolerować i Bóg jest miłością i tak dalej. No i weź pogódź świat, który łączy tych wszystkich ze sobą i pozwala im praktykować swoje wierzenia i wprowadzać je w życie. Nie da się. Ale możesz się nie przejmować i praktykować tylko swoje. No tak, dopóki nie jesteś homoseksualistą albo innowiercą i tak dalej, i dopóki ktoś nie przyjdzie do ciebie wyegzekwować nakazy swojej religii. Weźmy kolejne pytanie z czatu. Nikt nie udowodni, że człowiek stworzył religię. Całkowity absurd. Po pierwsze, mamy niezliczoną ilość religii, o których wiemy, że zostały stworzone. Weźmy mormonizm stworzony w XIX wieku przez skazanego oszusta, który zajmował się zakopywaniem skrzynek w ogrodach, w polach ludzi i potem generowaniu różnych dziwnych zjawisk w nocy po to, żeby potem zareklamować się jako ktoś, kto prowadzi egzorcyzmy i wykopuje te skrzynki i dispeluje różne złe duchy. Cała masa takich religii. Poza tym ludzie to są istoty działające na podstawie konkretnych jakby struktur, zachowań i jest coś takiego, po angielsku to się nazywa, jakby część u nas w mózgu, Hyperactive Agency Detection Device, czyli hiperaktywne centrum wykrywania agentury, i to jest ewolucyjnie przystosowany jakby mechanizm, struktura zachowań do tego, żeby unikać zagrożenia. Wiąże się z popełnianiem błędów typu pierwszego i typu drugiego. Kiedyś, dawno, dawno temu, jak jeszcze trzeba było walczyć o przetrwanie w krzaczorach, to lepiej było, jak coś zaszeleściło z boku, pomyśleć, kurde, lew, uciekam, bo mnie zeżre. I okazywało się, że to tylko wiatr. I to jest tak zwany błąd typu pierwszego. Błąd typu drugiego to jest coś szumi w krzakach i myślimy, a to wiatr, a to był tak naprawdę lew i wzięło i nas zeżarło. I dlatego też to nadaktywne centrum wykrywania agentury, jakiejś sprawczości danego zdarzenia jest przydatne, no bo chroniło nas przed przedwczesnym opuszczeniem tego świata. Także to jest coś, co obserwuje się u ludzi na całym świecie i to jest coś, co nadaje sprawczość, antropomorfizuje jakby zjawiska dookoła, zwierzęta, rzeczy, których normalnie nie jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, bo to jest jakby taki skrótowy mechanizm, na podstawie której ludzie no, próbują jakoś poradzić sobie z rzeczywistością. Tak, tylko tutaj dodałbym gwiazdkę, bo powiedziałeś, że to jest, co jest przydatne, natomiast ja bym powiedział, że to jest, co było przydatne w naszej historii ewolucyjnej, natomiast od kiedy nie mieszkamy w krzakach, to jest to coś strasznie szkodliwego. I po to mamy rozum, po to mamy intelekt i możliwość nauczenia się między innymi tego, w jaki sposób działa rzetelna epistemologia, rzetelne dochodzenie do możliwie najbliższych prawdzie wniosków, żebyśmy uczyli się kontrolować ten impuls, na podstawie którego działają wszystkie wierzenia irracjonalne,
W taki sam sposób, w jaki kontrolujemy to, że kiedy zachce się nam iść do toalety, to nie robimy tego na środku ulicy, tylko czekamy, aż znajdzie się do tego odpowiednie miejsce i czas. Tak jest. Słuchajcie, czeka na nas telefon na linii pierwszej. Czeka na nas Kasia. Kolejna Kasia. Tak jest, kolejna Kasia. Wielkopolskiego. Tak jest. Halo, halo Kasiu, czy słyszymy się? Tak, słyszymy się, cześć. Witaj na antenie. Chciałabym porozmawiać o obchodzeniu, a w zasadzie nie obchodzeniu świąt po zrezygnowaniu z religii katolickiej. I w sumie no jest to coś, co mnie gdzieś tam trochę ciąży. Jestem ciekawa też, czy inni ludzie, którzy są ekskatolikami, też tak mają. Więc chętnie poczytam, jeżeli ktoś na czacie się ze mną zidentyfikuje. Ponieważ ja muszę przyznać, że w okresie tych zbliżających się świąt, które no niedługo mamy, i tak samo przy Bożym Narodzeniu, jednak odczuwam jakąś tam pustkę, jakiś tam brak. Jakby logicznie, no to ja nie mam z tym problemu, no ale emocje to jednak są emocje i próbowałam na przykład jakby uczestniczyć w tych obchodach z rodziną, no ale pomijając tą religijną otoczkę, być po prostu z rodziną. Nie do końca się czułam w tym dobrze, bo jednak nie czułam się dobrze mimo wszystko w tych obrzędach religijnych. W moim domu rodzinnym, z którego się wywodzę, na przykład na Wigilię, jest czytanie Biblii. Takie naprawdę konkretnie katolickie stricte rzeczy, one sprawiały, że się czułam niekomfortowo. No to potem pomyślałam, że nie będę jechać do domu rodzinnego na święta, spędzę je z moim mężem ateistą w swoim domu. No i poszło w sumie tak, że po prostu był to wolny weekend, nic nie było z tych świąt, no bo no, bez sensu było dla nas angażować się w tę tradycję stricte katolickie. I też nie było to jakieś takie miłe, było to przykre. Czułam, że coś tam tracę. Ja uwielbiam celebrować różne momenty. Do tej pory celebruję te takie świeckie, czyli Sylwester, urodziny. No to jest super, to sobie zawsze mogę świętować. Ale te święta takie stricte katolickie, no jakby odeszły mi i nie mogę sobie znaleźć miejsca, co z tym zrobić. Wiem, że teoretycznie mogłabym wprowadzić jakieś swoje świeckie tradycje, że część ludzi robi w ten sposób, ale też jakoś mnie to nie przekonuje, bo czuję jakąś taką hipokryzję w tym. To znaczy, oczywiście katolicy są pierwsi, żeby w ogóle wyrzucać mi hipokryzję, jeżeli, nie wiem, dam komuś prezent na święta, no to hipokryzja przecież, bo ja jestem ateistką, no ale to tam jest śmieszne. Ale sama w sobie czuję, że jakby wymyślanie tych tradycji na siłę, to jednak nie do końca czułabym się dobrze z tym i też mam wrażenie, że to nie wychodzi, bo jednak te takie tradycje, które mamy typowo te katolickie, wszyscy to robią w całej Polsce i to jest wtedy ta magia świąt, że wszyscy tak się jednoczymy i mamy te wspólne tradycje, a jak ja bym teraz wymyśliła sobie coś swojego, no to by było tylko dla mnie i to nie jest jakby to samo. I no ja sobie zdaję sprawę, że pewnie za dużo w tej kwestii tutaj nie zdziałam, muszę gdzieś tam się pogodzić i nauczyć jeszcze tego, jak sobie radzić w tych okresach świątecznych. Ale w sumie jestem ciekawa tego, jak wy na przykład obchodzicie lub w ogóle nie obchodzicie święta, jakie macie podejście do tematu. Droga Kasiu, mam dla ciebie newsa, który potencjalnie cię szokuje, natomiast być może całkiem możliwe, że cię rozweseli. Ponieważ to nie ty jesteś hipokrytką obchodząc święta Bożego Narodzenia, tylko chrześcijanie są hipokrytami obchodząc je 24 czy święta Wielkiej Nocy, obchodząc je na przełomie wiosny. Dlaczego? Ponieważ pierwotnie te święta były absolutnie ateistyczne i były związane z przesileniem wiosennym i przesileniem zimowym. Więc daj sobie sprawę, że to jest święto nie religijne, nie katolickie, tylko to jest święto, które celebruje koniec zimy oraz początek zimy, kiedy jest najkrótszy dzień w roku. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego akurat te święta przypadają mniej więcej w okolicach najdłuższego i najkrótszego dnia w roku? Właśnie dlatego.
I to są tradycje, które mają dziesiątki tysięcy lat. Ludzie czcili je jeszcze kiedy na długo dziesiątki tysięcy lat, zanim ktokolwiek wymyślił podrzędną mitologię żydowsko-chrześcijańsko-muzułmańską. Więc absolutnie nie masz powodu, żeby czuć się z tego powodu hipokrytką, że obchodzisz te święta. Tak naprawdę hipokryzja jest po stronie chrześcijan, którzy akurat postanowili wpasować te święta w daty świąt pogańskich, które były obchodzone. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ułatwiało to chrystianizację. Ponieważ jeżeli ludzie już obchodzą te święta, no to powiedzmy, że nasze święta chrześcijańskie mają te same daty. Tylko gdzie w Biblii jest napisane, że Jezus się urodził 24 grudnia? Nigdzie. Albo że został ukrzyżowany na Wielkanoc. Też nigdzie. Dlaczego tak jest? No właśnie dlatego. Nawet święta Wielkiej Nocy po angielsku nazywają się Easter. A dlaczego? Ponieważ nazwa pochodzi od egipskiej i środkowo-wschodniej bogini Esztar, która jest właśnie boginią odpowiedzialną za życie, za tworzenie życia, boginię płodów, płodności i tak dalej. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, możesz zupełnie z powodzeniem i nie martwiąc się o cokolwiek, traktować te święta jako okazję do spędzenia tego czasu z bliskimi. To samo w sobie jest warte celebracji. To, że w dzisiejszym świecie, kiedy często nie obcujemy z drugim człowiekiem, szczególnie osobami z naszej rodziny, ponieważ mieszkają na przykład w innych miastach, w innych krajach, mamy okazję spędzić z nimi parę godzin czy parę dni. To jest coś wspaniałego, więc samo to w sobie warte jest celebracji, nawet tylko z tego samego powodu. Tylko z tego powodu. A ja po trzecie, myślę, że się... jeszcze tylko jeden punkt. Martwi cię, czy przeszkadza ci, jak oni czytają Biblię przy tobie. Polecam ci zgłosić się do tego czytania i znaleźć odpowiadające tobie fragment tej Biblii, bo jestem przekonany, że wywoła to bardzo ciekawą dyskusję przy stole wigilijnym. Przeczytanie na przykład, jak Bóg nakazuje rozrzynanie ciężarnych kobiet od łona po szyję, czy wysyła dwie niedźwiedzice do rozszerpania 42 dzieci tylko dlatego, że nazywały proroka późną łyską. Takich materiałów jest nieskończenie wiele, a chrześcijanie, katolicy nie znają ich tylko dlatego, ponieważ ich styczność z Biblią sprowadza się do dwóch sytuacji. Pierwsza, jak ją otwierają na wcześniej zaznaczonych fragmentach Biblii i ją czytają przy stole wigilijnym, a druga, jak słuchają, co czytają lektorzy w kościele, co sam robiłem jako były lektor, i te fragmenty były wybierane konkretnie pod takim kątem, żeby nie były dyskusyjne, żeby nie wprowadzały żadnych wątpliwości u wiernych, żeby były bezpieczne. Także mam nadzieję, że to, co powiedziałem, pomoże ci w jakiś sposób. Ja mam dla ciebie też pytanie bardzo ważne, bo to jest coś, co ja sobie zadaję. Czy chcesz spędzić święta w świętym spokoju, czy z rodziną? To bieżąco. No ja sobie też przy każdym świętach zadaję to pytanie. Pytanie, czy można znaleźć kompromis? Czy na przykład masz część rodziny, u której możesz mieć względnie święty spokój i z nią spędzić święta, a z tą, z którą nie miałabyś spokoju, spędzić czas po świętach? Czy po prostu wybierzesz jedną z tych opcji, o których mówiłam wcześniej? No myślę, że to jest taka kwestia do przemyślenia i tutaj pewnie nawet nie sam ateizm na to wpływa, a jakaś tam dynamika rodzinna, że pewnie i ludzie wyznający tę samą wiarę mają te same problemy, czy chcą święty spokój, czy święta z rodziną. A jeszcze tutaj odnośnie tego, co Impaktor mówił, to ja sobie zdawałam sprawę oczywiście, że te święta katolickie nie są takie katolickie. To jakby oczywiste w sumie. Ale to, o czym nie pomyślałam wcześniej, że w sumie mogę jakby świętować sobie ten pierwszy powód, czyli na przykład to przesilenie po prostu. Bo dla mnie było na przykład dziwne, że ja mam świętować
czas, który nic dla mnie nie znaczy. Bo ja lubię świętować, ale nie potrafię sobie tak wymyślić znikąd, nagle będę świętować, bo wymyślony powód. I teraz jakby to mi też trochę uświadomiło, że mogę na przykład sobie wziąć te pierwsze przyczyny tych świąt, właśnie to przesilenie i w ten sposób na to spojrzeć. I myślę, że to może być dla mnie fajne rozwiązanie. No, odnośnie tam dyskusji o Biblii na Wigilii, to no jednak święty spokój to nie bardzo, to jeżeli chodzi o takie rozwiązania radykalne. I pamiętaj, że te powody tych świąt to są te prawdziwe powody, dla których one są obchodzone i dlaczego są obchodzone akurat o tej porze roku, a nie to, że jakieś tam dziecko się urodziło w żłóbku czy zostało potem ukrzyżowane. No myślę, że to jest fajna myśl i chyba ona ze mną zostanie. Chociaż jeszcze gdzieś tam i tak no, o tyle to jest dla mnie trudne, że wszyscy inni obchodzą jednak te inne święta i ja zawsze nie będę do końca czuła się częścią tego obchodzenia tych świąt. No, mogę tam z rodziny, mogę tam, nie wiem, znieść czytanie Biblii albo wyjść na moment czytania Biblii, ale tak czy tak gdzieś tam już nie czuję się taką częścią tego wszystkiego i czasami jest to po prostu dla mnie przykre. Jeszcze gdzieś tam się muszę chyba z tym pogodzić. No podejrzewam, że może nie jestem jedyną osobą, która zrezygnowała z religii katolickiej i gdzieś tam ma takie odczucia na początku. Tylko pamiętaj, że tak naprawdę to oni obchodzą dokładnie to samo święto, ponieważ w Boże Narodzenie oni obchodzą dzień w przybliżeniu, w którym ten dzień się staje coraz dłuższy, więc jest to narodzenie nowego cyklu. Narodzenie, Boże Narodzenie, dokładnie to samo. A w Wielkanoc mamy do czynienia ze zmartwychwstaniem. A co się dzieje w okolicach Wielkiej Nocy? Dzieje się wiosna, przyroda zmartwychwstanie, kwiatuszki kwitną. Także właściwie to jest dokładnie to samo. No to jest racja, to jest racja. A jeszcze mi się tylko przypomniało i się może podzielę tutaj swoim takim jednym sposobem na te zarzuty o tą hipokryzję. Bo ja przynajmniej słyszałam to bardzo często na wszystkie święta, nawet na wszystkich świętych, że byłam na cmentarzu, to taka ateistka na cmentarzu, no tak, bo przecież ateiści nie tęsknią za zmarłymi, to jest oczywiste. Ja mówię zawsze tak, że to nie jest hipokryzja, bo mi żaden pan święty nie mówi, jakie święta ja mogę obchodzić, a jakich nie mogę, więc ja mogę sobie przyjść do kościoła, jeśli mam ochotę jako ateistka i mogę później pójść na, nie wiem, czarną mszę szatana. Ja mówię, to wy macie określone, na jakie święta chodzicie. Nam ateistom nikt nie mówi, co my możemy, a co nie możemy. Więc to jest akurat taka moja odpowiedź, którą zawsze mówię, kiedy ktoś próbuje mi w ten sposób zarzucić hipokryzję. No cóż, fantastycznie. No dobrze, to dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Postaram się jakoś przemyśleć o tym, co tutaj powiedzieliście. No i wesołych świąt w takim razie, te zbliżające się. Dzięki. Dziękujemy. Będziemy radośnie świętować święto wiosennego przesilenia. A w międzyczasie pojawiło się bardzo ciekawe pytanie z czatu, na które ja chcę odpowiedzieć. Może ty też, Impaktor, czy możecie wyjaśnić transsubstancjalność? No to słuchajcie, to jest taka idea, takie zjawisko w teologii katolickiej, w której dochodzi do dosłownej przemiany opłatka Eucharystii w dosłowne ciało i krew Jezusa Chrystusa. To jest idea, która pojawiła się dość późno w ogóle w myśleniu chrześcijańskim, bo tam dopiero na początku XIII została przyjęta dopiero na początku XIII wieku. No i na ten moment nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby jakby słuszność tego twierdzenia. Są ludzie, którzy traktują to symbolicznie i jakby inne odłamy chrześcijaństwa, że to jest po prostu symbol, ale właśnie w teologii katolickiej to dosłownie jest przemienienie się opłatka Eucharystii w ciało albo w krew, no i odnotowywano przypadki cudów, w których tenże opłatek, tałże Eucharystia dosłownie zaczynała zmieniać się w czerwony
w czerwony opłatek, w czerwoną substancję i uznawano to za cud, tutaj krew Chrystusa, patrzcie co wy niewierzący, ksiądz się pomodlił i jest. Otworzę wam mój skrypt z mikrobiologii, żeby opowiedzieć wam co nieco o tym, skąd czerwony kolor się wziął. Jest bakteria odpowiedzialna za ten cud. Bakteria nazywa się Serratia, no i występuje w glebie, w wodzie, w produktach spożywczych, no i jest też stałym zasiedlaczem ludzkich dróg moczowych, rozrodczych i układu pokarmowego i oddechowego człowieka, więc jak ksiądz tutaj rękę miał przy twarzy albo się gdzieś drapał, a potem opłatka dotknął, to taże bakteria Serratia produkuje czerwony barwnik, prodigiozynę i to zostało udowodnione. Próbka takiego opłatka została wzięta i okazało się, że właśnie tak, ten cud przemienienie opłatka w krew jest spowodowany obecnością tejże konkretnej bakterii na Eucharystii. Także jakbyście chcieli wiedzieć, co możemy powiedzieć na ten temat, to właśnie to. A w międzyczasie pojawił się kolejny telefon. Ale ja jeszcze chciałem dodać kilka słów na temat tego samego pytania. W ogóle fantastycznie, że ono się pojawiło, ponieważ jest to świetny wstęp do powiedzenia czegoś, czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy na temat chrześcijaństwa i na temat chrześcijaństwa i katolicyzmu. Więc większość katolików pomyślałaby sobie, że kanibalizm i rytualny kanibalizm to jest taka najbardziej prymitywna tradycja powszechna pośród najbardziej zacofanych plemion gdzieś tam w dżunglach Papui Nowej Gwinei, gdzie zjedzenie ciała swojego guru, swojego wodza albo swojego przeciwnika sprawia, że jedzący je zdobywają jakieś magiczne umiejętności. Czyli dokładnie tak jak w katolicyzmie, prawda? Idźcie i oto ciało moje, oto krew moja. Smacznego. Rytualny kanibalizm jest esencją chrześcijaństwa. Zdajcie sobie z tego sprawę i przypomnijcie o tym przy stole wigilijnym w ciągu zbliżających się świąt swoim katolickim czy chrześcijańskim znajomym. Myślę, że warto. Pojawił się kolejny telefon, tym razem od Sebastiana z Lublina, który ma do nas pytanie. Sebastianie, czy się usłyszymy? Halo, bardzo kiepsko słyszę jeszcze raz. Pytam, czy się słyszymy z tego, co mówisz. Tak, słyszymy się. O, teraz już wszystko, ściszyłem telewizor, okej. Okay. Fantastycznie. No to słuchamy, z czym do nas dzwonisz. Witam was wszystkich serdecznie. Już jakiś czas zanoszę się z telefonem do was. Mam takie pytanie o objawienie. Generalnie wiara katolicka, chrześcijańska opiera się głównie na Biblii, na tradycji i bardzo ważnym elementem jest objawienie. Takie pytanie, jak Kościół tłumaczy to, że objawienia praktycznie dotyczą tylko i wyłącznie ludzi, którzy mieli styczność z tą religią? Nie dotyczy aborygenów, rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, kogokolwiek spoza wpływu religii chrześcijańskiej. Jak to Kościół tłumaczy, że Bóg, który przemawia do wszystkich zrozumiałym dla niego językiem, nie jest w stanie, że tak powiem, kontaktować się z tymi ludźmi, że tylko Europa ma monopol na tego typu rzeczy, a wszystkie późniejsze regiony, no trzeba było chrystianizować siłą. Nie mamy żadnych danych na temat tego, żeby jakiemuś, nie wiem, Indianinowi przyśnił się Jezus, objawił, jakkolwiek to nazwiemy, jakikolwiek ślad, zarys, zapis. Nie ma czegoś takiego. Objawienie dotyczy praktycznie tylko i wyłącznie osób, które w danym środowisku albo się urodziły, albo zostały wyedukowane. Nikogo spoza tego kręgu. Jak to Kościół tłumaczy? Dlaczego skoro objawienie, które jest tak ważne dla każdego chrześcijanina, katolika najbardziej, jest tak nieistotne dla osób spoza kręgu tej religii? Nie ma miejsca praktycznie. Takie mam pytanie do was. Ja nie wiem, jak Kościół to tłumaczy.
Nie będę wymyślać. Ja bym powiedział, że Kościół tego nie tłumaczy, ponieważ Kościół nie komentuje spraw, które wytłumaczyć trudno, wytłumaczyć im trudno lub które są niewygodne. Natomiast poszczególne osoby mogą tłumaczyć to w taki sposób, że objawienia dotyczące innych religii, czy objawienia osób spoza danej religii na temat na przykład innego Boga czy innego świętego są tak naprawdę jedną z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest działanie złego, działanie szatana, który cały czas tam działa za kulisami, próbuje odwodzić ludzi od prawdziwej religii, więc tworzy jakieś niedorzeczne, fałszywe bożki, religie, omamy, halucynacje i objawienia. A druga możliwość, i to jest często powszechne u tych bardziej, w cudzysłowie, postępowych chrześcijan, czy postępowych takich bardziej liberalnych wierzących różne religii, to jest to, że tak naprawdę jest to ten sam Bóg, bo Bóg działa wszędzie i tak naprawdę wszystkie religie czczą tego samego Boga. Nie przejmujmy się tym, że często nakazy tych bogów są absolutnie ze sobą sprzeczne i wykluczające się. Wszyscy czczą tego samego Boga, wszyscy jesteśmy happy, weseli, wszystko jest dobre i tylko się tolerujmy i pozwalajmy wszystkim na wszystko. Na tej zasadzie. No właśnie zawsze mnie to ciekawiło, dlaczego katolicy, chrześcijanie muszą siłą zaprowadzać swoje, że tak powiem, rządy bóstwa. Zero przykładu, zero zobaczcie jak my żyjemy, fajnie, żyjcie tak jak my, tylko na zasadzie krwi i miecza. Podobnie pamiętam, rozmawiałem kiedyś z kolegą, który wstępował do seminarium, zadałem mu pytanie, po co tam idziesz? Odpowiedział mi, bo mam pytania, mam wątpliwości, chcę się doedukować. Jego wątpliwości budziło na przykład to, bardzo podobny problem. Jak tłumaczyć zbawienie, niebo potencjalne dla ludzi spoza kręgu kulturowego chrześcijaństwa, typu, nie wiem, mieszkańcy Amazonii, którzy nigdy nie słyszeli o chrześcijaństwie, nigdy nie mieli możliwości styknięcia się z tą religią, więc kompletnie są spoza kręgu wpływu, a mogą żyć nieświadomie, zgodnie z przykazaniami kościelnymi. Czy tacy ludzie przez to, że nie mają chrztu, dostępu do sakramentów, są potępieni na dzień dobry? No tutaj Kościół jakoś lawiruje. Generalnie na zasadzie dzieci nieochrzczonych, zmarłych bądź abortowanych płodów, że módlmy się i wierzmy, że na pewno pójdą do nieba. Technicznie nigdzie to nie jest zapisane. To jest tak, żeby przekonanie... wybrać tego, to Kościół wprowadził pojęcie limbo, które jest tak... Tak, limbusa i tak dalej. Niemniej jednak nawet w katechizmie jest jasno powiedziane, że możemy się o to modlić i wierzymy, że tak jest. Natomiast nie jest to ani objęte żadnym dogmatem, ani nigdzie w Piśmie Świętym o tym nie ma, już abstrahując od poglądów Tomasza, według którego dusze wstępowały w różnym czasie w dziewczynki, w różnym w chłopców i to było kilka tygodni po urodzeniu. Więc ten limit, że tak powiem, wiek ewoluuje. No teraz to już zapłodniona komórka jest obdarzona duszą. Nie wiadomo, co będzie za miesiąc, dwa, trzy, pięć lat. Natomiast taka sprzeczność właśnie jedna, druga, trzecia. Próbowałem kiedyś rozmawiać na ten temat z księdzem, ale nie było takiej opcji. No, mniej więcej powiedział mi tak, jak wy tutaj mówicie, że wierzymy, że widocznie jakiś plan w tym jest, skoro nie dane im było poznać Pana przez objawienie chociażby. Natomiast jest to generalnie... Problem polega na tym, że Kościół katolicki jest kompletnie nieprzygotowany do prowadzenia dyskusji apologetycznej, ponieważ nie mają z tym żadnego doświadczenia ani żadnej edukacji. Więc oni ci powiedzą, że to jest tajemnica boska, bo katolicyzm jest pełen tajemnic. Jak coś się nie zgadza, tak, coś się nie trzyma kupy, to jest tajemnica boska. Ty nie jesteś na tyle inteligentny, żeby zrozumieć plan boski. Bóg jest tą wyższą inteligencją, ty jesteś głupi, ty masz tylko wierzyć, mieć wiarę, czyli bezpodstawne wierzenie lub wierzenie wbrew dowodom, ponieważ jesteś tym gorszym. Brać wszystko na wiarę. Wszystko jest tajemnicą. Natomiast w protestantyzmie, szczególnie na arenie Stanów Zjednoczonych, oni są bardziej przyzwyczajeni do
próby przynajmniej argumentacji swojego stanowiska, więc tam powstały odpowiedzi na właśnie tego typu pytanie. Jedną z takich odpowiedzi jest to, że Bóg napisał na sercu każdego człowieka kod moralny. Więc nawet jak oni intelektualnie nie znają Boga, to oni mają w sobie ten kod zapisany i się do niego stosują, a tam, gdzie od niego odstępują, czyli na przykład, nie wiem, dopuszczają aborcję, która jest złem, prawda? Prawo do decydowania o własnym ciele jest złem. To jest to wpływ szatana, jest to wpływ złego i tego, że nie są w pełni dziećmi bożymi. Więc tak to jest tłumaczone. A na czym to opierają, to stanowisko? Bo na pewno nie na Biblii. No, opierają to oczywiście na tym, co wszystko, czyli na czystym powietrzu i palcu. Rozumiem. Rozumiem. No nic, dzięki serdecznie za miłą rozmowę. Pozdrawiam. Dzięki za telefon. Mamy treść komentarza na czacie z YouTube'a, którą ja bym chciała przeczytać. Autorka, Blondie, to jest osoba, której komentarze na czacie ja czytam i czytam je w trakcie odcinka i po odcinkach, bo i chciałabym zachęcić Cię, żebyś do nas zadzwoniła albo zadzwonił, kimkolwiek jesteś. A treść brzmi: dobry wieczór, religie, kościoły i wszelkie zgromadzenia, zbory to jedno, a Bóg to drugie. Jedno z drugim nie ma kompletnie nic wspólnego. Byłam ateistką ponad 20 lat. I w jednym z komentarzy też cytujesz Davida Attenborough, który mówi o tym, że DNA to jest kod na życie, a skoro jest taki skomplikowany, to musiał mieć stwórcę, czyli Boga. No i dlatego chcę, żebyś zadzwoniła, bo chcę zrozumieć, jak doszłaś w ogóle do takich wniosków. Ja absolutnie nie widzę w nim ciągu przyczynowo-skutkowego to, że istnieją kościoły, istnieją wierzenia, które praktykuje się w tym kościele, a nie w innym, czyli są osobne. Nie ma nic wspólnego z tym, czy jedno i drugie ma sens. A po drugie, cytat, który na YouTubie, na czacie wstawiłaś, jest cytatem dość przekłamanym, bo Attenborough jest bardzo przeciwny kreacjonizmowi i ma jeden z lepszych cytatów, który ja lubię, to o tym, kiedy mówi, że kreacjoniści pokazują, że Bóg stworzył każdy gatunek, powołał do istnienia, każdy z osobno w oddzielnym akcie stworzenia, no i zawsze mają na myśli coś pięknego jak koliber, orchidea czy słonecznik, ale ja wtedy myślę o pasożycie, który drąży oko chłopca siedzącego na brzegu rzeki w zachodniej Afryce i po jakimś czasie go oślepi. Także bardzo bym chciała, żebyś do nas zadzwoniła w następnym odcinku albo w następnym odcinku, w którym będziemy my, ja, Impaktor albo tylko ja, bo chciałabym z Tobą porozmawiać między innymi na temat komentarza wyświetlonego u nas na wizji, to, że kościoły i Bóg to dwie różne rzeczy, bo chcę wiedzieć, jak w takim razie doszłaś do wniosku, że może kościoły nie są prawdziwe, ale jakieś konkretne bóstwo jest i czy nie opierasz tego na żadnym kościele, czy może właśnie na jakimś konkretnym, tylko Twoim jedynym albo jakimś powszechnie uznawanym. Jeśli jesteście osobą, która podziela poglądy autorki, też dzwońcie, bo właśnie dla takich ludzi tutaj jesteśmy, między innymi, żeby poznać Wasze zdanie i spróbować Was zrozumieć. Byłaś ateistką ponad 15 lat. My też jakiś czas jesteśmy już ateistami, może my też powinniśmy przestać. No jak najbardziej, jeżeli jest dobry powód, dla którego powinniśmy przestać, to pewnie zgodzisz się, że powinniśmy ten powód poznać i możesz nam tylko wierzyć na słowo, że jeżeli taki dobry powód poznamy, to przestaniemy być ateistami. Bo tak jak wspominałem już wcześniej, nam nie chodzi o to, żeby być ateistami, tylko żeby utrzymywać stanowisko możliwie najlepiej uzasadnione. Więc pozwól nam poznać to stanowisko i uzasadnienie tego stanowiska. Jeżeli ty je utrzymujesz, to pewnie uważasz je za uzasadnione. A jeżeli zadajesz nam pytanie w formie komentarza tekstowego i my na nie odpowiemy na wizji, to ty nie masz możliwości odniesienia się do naszej odpowiedzi, prawda? Czyli automatycznie, ponieważ my jesteśmy ostatnimi, którzy mówimy, to można odnieść wrażenie, że wychodzi na nasze tylko dlatego, że my jesteśmy ostatnimi, którzy mówimy, prawda? Także zadzwoń, pogadajmy o tym. I jeszcze jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć, to to, że DNA jest kodem. DNA zawiera informacje.
Mam dobre porównanie, wydaje mi się. DNA zawiera informacje, jest zaprogramowane informacjami w podobny sposób, w jaki szczyty górskie zawierają informacje. Szczyty górskie zawierają informacje w taki sposób, że przepływające przez nie powietrze, masy powietrza, zaczynają przepływać między tymi szczytami i za nimi formują się chmury w konkretnej konfiguracji, która jest wywołana konkretną konfiguracją tych szczytów górskich. Więc te chmury są zaprogramowane przez te szczyty górskie. Czy to jest inteligencja? To jest dokładnie ta sama metoda, ta sama zasada, co w DNA. Kolejne ciekawe pytanie z czatu. Biorąc pod uwagę wieczne życie po śmierci, czy warto czcić i wielbić Boga, jakiegokolwiek, nawet jeśli jest zły, z naszej perspektywy, by móc cieszyć się benefitami z tego płynącymi? Cóż, jakie to są benefity? No nie wiem, obcowanie przez wieczność w obecności splendorze idioty czy psychopaty? Co w tym takiego, co sprawia ci przyjemność? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy w ogóle funkcjonowanie, istnienie przez wieczność jest takie aż tak interesujące? Czy na pewno dobrze to przemyśleliśmy? Czy chciałbyś istnieć przez 15 miliardów lat jako świadomy byt tego całego upływu czasu i wszystkiego? Po 15 miliardach lat nie zaczną cię nudzić rzeczy, wszystko nie zacznie być takie samo, powtarzalne, nie chciałbyś w końcu odpocząć poprzez przestanie istnienia? Czy to przypadkiem nie jest wizja piekła, istnienie bez końca, już abstrahując od tego, że w obecności psychopaty? Jest też coś takiego, właśnie to pojęcie, czy warto wielbić mimo wszystko na wszelki wypadek, bo ewentualnie jest to korzystne. Jest coś takiego jak Zakład Pascala, jakby ten dylemat jest znany pod nazwą Zakład Pascala. I jest to jakby pewne rozumowanie właśnie przedstawione przez tegoż Pascala, które mówi o tym, że wiara w Boga, nawet jeśli go nie ma, przynosi nieporównywalnie mniejsze straty niż brak wiary w tego Boga, jeśli on jest. Bo brak wiary w Boga, jeśli on istnieje, kończy się wiecznym cierpieniem. Jeśli nie istnieje, to nic się nie dzieje. A wiara w Boga, jeśli nie istnieje, nic się nie dzieje, ale jeśli istnieje, masz nagrodę jako życie wieczne. No, także ten dylemat jest znany pod nazwą Zakładu Pascala. Tylko, że Zakład Pascala jest generalnie wszystkie argumenty proteistyczne, które znamy, tutaj dodajmy ten kwalifikator, są mało rozgarnięte, natomiast Zakład Pascala jest chyba najbardziej nieprzemyślanym argumentem, ponieważ zakłada całkowicie bezpodstawnie i sam się do tego przyznaje, zakłada istnienie tylko jednego Boga, okay? Natomiast co w wypadku, kiedy istnieje, nie wiem, na przykład Odyn, a my sobie przyjmiemy na podstawie Zakłada Pascala, że będziemy wierzyć sobie w Jahwę i Jezusa i teraz generalnie statystycznie przeciętny Bóg funkcjonujący w jakiejkolwiek mitologii, on dość niechętnie przyjmuje ludzi, którzy czczą innych bogów. Generalnie ci bogowie są bardzo egoistyczni, narcystyczni, bardzo źle znoszą fakt czczenia ich konkurencji. Więc kto będzie w lepszej pozycji w takim wypadku, kiedy ty będziesz czcił sobie Jahwę, a okaże się, że Odyn jest prawdziwy? Ten, który nie czcił żadnego, czy ten, który czcił i współpracował z jego konkurencją? Jest też jedna rzecz, której Pascal nie wziął pod uwagę, a mianowicie możliwość istnienia Boga nagradzającego za niewiarę w Niego. Tak, możliwość istnienia Boga, który przykładowo nagradza posługiwanie się narzędziem, którym obdarzył człowieka. Narzędziem, cechą, która odróżnia człowieka od innych zwierząt, czyli używanie mózgu, używanie intelektu
epistemologii racjonalności w taki sposób, żeby odróżniać wierzenia uzasadnione od wierzeń nieodróżnialnych od fałszu. I co się dzieje z wierzącymi, używającymi wiary, czyli wierzenia bez podstaw lub wbrew podstawom, w jakichkolwiek bogów? Co się wtedy dzieje? I co taki Bóg, który jest racjonalny, zrobiłby z takimi wierzącymi? Albo co zrobiłby z niewierzącymi, którzy posługują się narzędziem i poprawnie używają narzędzia, które im udzielił? Poza tym też Pascal nie bierze pod uwagę tego, jak formują się opinie i to, co nazywamy wiedzą albo stanem wiedzy i przekonaniami. Jakby mechanizm działa tak, że człowiek albo jest przekonany, albo nie może wybrać, że nagle będzie do czegoś przekonany. Więc to, co jest napisane tutaj w komentarzu przez Krystiana, czy warto czcić i wielbić Boga, pytanie, czy to nie znaczy, że nagle musisz też w Niego wierzyć, a sama kwestia wiary nie jest czymś, co wybierasz, tylko do czego nagle jesteś przekonany albo nie. Generalnie Pascal nie był głupim chłopem, natomiast każdy człowiek ma słabsze dni i to był chyba jeden ze słabszych dni, kiedy wymyślił ten swój zakład. No, pamiętajmy też, że żył we Francji w XVII wieku, no i wpływy chrześcijańskie były bardzo silne w jego życiu, także no myślę, że głównie na tym skupiał swoją pracę i swoją pracę teologiczną. Tak. A religia robi bardzo ciekawą rzecz z ludźmi inteligentnymi. Religia sprawia, że ludzie inteligentni stają się bardzo dobrzy w uzasadnieniu przekonań, do których dotarli w sposób nieinteligentny. Tak zwana racjonalizacja. Czyli zaczynają wymyślać uzasadnienia, przekonań, które nie mają uzasadnienia racjonalnego. I w tym są w miarę dobrzy na tyle, żeby przynajmniej samych siebie przekonać, ponieważ są inteligentni. Jak na przykład Pascal. I weźmiemy jeszcze kilka komentarzy z czatu i będziemy kończyć. Tutaj Bartosz Letki, treść. Też uważam, że jeśli istnieje Bóg, który nie ingeruje w nasz świat, to nie ma sensu taka wiara. Czy taka istota może być w ogóle nazywana Bogiem? Kwestia jest taka, istnieje coś takiego jak deizm. Deizm to jest nurt teistyczny, jest to forma przekonania, że tak, istnieje bóstwo, ale jest ono bezosobowe i jedynie... Lub istniało. Słucham? Powtórz proszę, przepraszam. Istnieje lub istniało. Tak, istnieje lub istniało, jest ono bezosobowe, jest tworzycielem świata, praw fizyki, mechaniki kwantowej, ale nie ingeruje w świat stworzony. I jakby odpowiadając wtedy na twoje pytanie, tak, taka istota może być nazywana Bogiem. Ludzie, którzy wyznają taką ideologię, nazywają się deistami, deizm, no bo nie ma uniwersalnej zasady, że Bóg zawsze musi ingerować w każdym przekonaniu, w każdej idei. No. Tak, także oczywiście, tak jak w wypadku większości twierdzeń, nie możemy tego wykluczyć. Natomiast wierzenie i postawa deistyczna w swojej własnej definicji zawiera dowód tego, że jest absurdalna, ponieważ deizm jest wierzeniem w Boga, który nie ingeruje. A co za tym idzie, jeżeli ten Bóg nie ingeruje w świat, to nie jest wykrywalny, nie da się go wykryć. A jeżeli nie da się go wykryć, to nie ma absolutnie żadnej podstawy, by przyjąć, że istnieje, żeby dojść do takiego wniosku. Więc postawa deistyczna z założenia nie może być uzasadniona z samej swojej własnej definicji. Aczkolwiek jakby twierdzi, że jest jedyną racjonalnie uzasadnialną, jedynie racjonalnie uzasadnialnym pomysłem. Żeby ona jedyna tak twierdziła. Tak jest. I tutaj weźmiemy ostatnie już pytanie na dzisiaj do ciebie. Czy Impaktor chciałby może rozwinąć myśl o wyższości rozumu nad emocjami? Dla podejmowania dobrych decyzji emocje są konieczne, jak argumentował w poszukiwaniu Spinozy Damasio.
To zależy od rodzaju decyzji. Jeżeli podejmujemy decyzję na temat, okej, jeżeli jest to proces dochodzenia do wniosków na temat otaczającej nas obiektywnej rzeczywistości, to używanie emocji do tego celu nie zaprowadzi nas, albo inaczej, używanie emocji do tego celu, czy zatrudnienie emocji w tym procesie w żaden sposób nie zagwarantuje nam dotarcia do możliwie najlepszego wniosku. Dlaczego? Między innymi z powodu mechanizmów typu ten, o którym mówiliśmy wcześniej w tym programie, jak na przykład to, że słyszymy szum w krzakach, zakładamy, że to lew, więc spieprzamy. Tak jak mówiliśmy, to przydawało się kiedyś, jak faktycznie mieszkaliśmy na sawannie, ponieważ w 9 przypadkach na 10 to był wiatr, więc jak to ignorujemy, to w 9 przypadkach na 10 się nic nie dzieje. Natomiast w 10 przypadku, kiedy był to lew, no to jesteśmy zjadani i nasze geny nie są przekazywane dalej. Natomiast od tego czasu wiele się zmieniło. Nie mieszkamy już w krzakach, nie jesteśmy zagrożeni 24 godziny na dobę ze strony zwierząt czy innych czynników naturalnych, to raczej my stanowimy zagrożenie dla świata naturalnego. I od tego czasu kierowanie się emocjami w dochodzeniu do wniosków na temat rzeczywistości obiektywnej, czyli na przykład tego, czy dany wniosek, na przykład argumentacyjny, czy Bóg istnieje, czy Ziemia jest okrągła, czy warto eksplorować wszechświat i tak dalej, i tak dalej. Używanie emocji w tym obszarze nie jest produktywne, jest kontrproduktywne. Tutaj to jest obszar dla intelektu, używanie rozumu, racjonalności, używanie możliwie najbardziej rzetelnego sposobu dochodzenia do wniosków, czyli rzetelnej epistemologii. Natomiast emocje, no nie jest tak, że emocje nie mają żadnej funkcji. Oczywiście mają funkcję. Po pierwsze, emocje dostarczają nam paliwa do tego, żeby funkcjonować, paliwa do tego, żeby robić to, na czym nam zależy, czego chcemy, żeby żyć, funkcjonować, wchodzić w związki i tak dalej. Emocje, nie rozum, albo inaczej, nie tylko rozum, ale również emocje są bardzo potrzebne do dochodzenia do wniosków na temat kwestii związanych z emocjami, na przykład czy co czujemy do danej osoby, albo z kim powinniśmy się związać, albo i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ są to rzeczy, które nie w pełni albo w ogóle nie wymagają udziału rozumu. Także jest miejsce dla obu. Natomiast najważniejsze jest, żeby wiedzieć, kiedy nie powinniśmy się kierować emocjami. Możemy je brać pod uwagę, ale zawsze powinniśmy je sprawdzać za pomocą rozsądku. Ja może tak chciałabym trochę w kontrze, ale po części się zgadzam, ale powiedzieć, że nie podoba mi się stawianie emocji i rozumu jako dwóch przeciwstawnych stron, ponieważ jakby emocje to jest coś, co towarzyszy procesom poznawczym, to jest efekt uboczny interakcji ze środowiskiem, jakby odbierania bodźców z otoczenia i te bodźce możemy analizować przyczynowo-skutkowo na podstawie rozumu, a to, jakie wnioski wyciągamy, wywołuje w nas pewne odczucia i uwalnianie się pewnych mechanizmów, pewnych hormonów, takich jak kortyzol, które odpowiadają za stres, strach, smutek, albo dopamina, serotonina, które odpowiadają za szczęście, za odczucie miłości, za pociąg seksualny, więc to jest, nie wiem, czy dobrze jest mówić o tym jako o rzeczach, że albo na jednym, albo na drugim, tylko emocje towarzyszą poznaniu i metodą poznania. Możemy używać rozumu i to wywołuje wnioski, do jakich dochodzimy. Na podstawie rozumu wywołują w nas pewne emocje. Jasne, tylko wydaje mi się, że powiedziałem mniej więcej dokładnie to samo, tylko innymi słowami. Okej. Że nie odebrałam tego tak bardzo. Wniosków, emocje jako paliwo, które nas napędza. Ale czy one same w sobie mogą służyć za narzędzie poznania? Zrozumiałam, że mówisz, że tak i że jest to dość słabe narzędzie. Emocje?
Nie, tak. Nie. Emocje po pierwsze mogą służyć jako narzędzie poznania i bardzo często służą, chociażby w wierze, gdzie często jest to nieuzasadnione, natomiast są obszary, w których jak najbardziej powinny być tym dominującym narzędziem poznania, jak na przykład sfera uczuciowa. I dlatego powiedziałam, że się nie zgadzam. Tak jest. Bo tak, i myślę, że moglibyśmy kontynuować tą rozmowę jeszcze długo, ale rozumiem, co próbujesz przekazać. No, także na tym ciekawym dialogu skończymy dzisiaj. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami na tym naprawdę super odcinku. Dziękujemy dwóm Kasiom i Sebastianowi za telefony. Pamiętajcie, że możecie śledzić nas na Facebooku, możecie śledzić nas przez stronę www, która ruszyła od nowa, która jest uaktualniana. YouTube, Instagram, piszcie do nas drogą mailową, jeśli macie historię albo pytania, tak jak Kasia miała, możecie skontaktować się z nami na kontakt@stacja-ateizm.pl i tam napisać do nas maila. I bardzo ważne, jeśli podoba Wam się to, co robimy, zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie nasze materiały, a jeśli chcecie, żebyśmy mogli działać dalej i pewnie działać dalej bez strachu, że zaraz skończą nam się środki na utrzymanie machiny w obiegu, to zajrzyjcie na naszego Patronite'a albo na naszą stronę www, na której możecie dowiedzieć się, jak nas wspierać. Tak jak mówił Impaktor, stacja to jest projekt całkowicie wolontaryjny. My poświęcamy swój czas i chęci na to, żeby go tworzyć. Także jeśli chcecie nam pomóc, to zajrzyjcie do nas i wrzućcie grosz. I to najważniejsze, powtórzymy jeszcze raz to, co powtarzamy dość często. Jeżeli jesteście wierzący, znacie dobry powód do wierzenia w Boga, my chcemy Go poznać, autentycznie chcemy Go poznać. Więc zadzwońcie i nam Go przekażcie lub przekonajcie osobę, która uważa, że taki powód ma, żeby zadzwoniła i nam się i się nim z nami podzieliła. Blondi, czekamy na ciebie. Dziękujemy. Dzięki.